PKP SA zakończyła gruntowną przebudowę dworca kolejowego w Żarowie. Dzięki trwającej niewiele ponad rok inwestycji podróżni mogą korzystać z nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Dworzec został lepiej dostosowany do współczesnych potrzeb pasażerów. Pomieszczenia w budynku zostały przebudowane i dostosowane do nowych funkcji. Do dyspozycji podróżnych oddano podczas uroczystości poczekalnię, biuro obsługi klienta, w którym można kupić bilety na przejazd pociągiem oraz toalety. Część powierzchni zagospodarowana zostanie przez gminę Żarów, w budynku powstanie sala historyczna. Inwestycję przeprowadziła firma budowlana DOTA. Koszt modernizacji wyniósł około 5 milionów złotych i został pokryty ze środków własnych PKP SA i środków budżetu państwa. Dziś z pieniędzy PKP SA, z pieniędzy bezpośrednio z budżetu państwa w kwocie 5 milionów wspieramy lokalną modernizację, wspieramy modernizację tego typu obiektów jak dworzec. Bardzo się serdecznie z tego cieszę, że mogę być tutaj z Państwem i tak naprawdę chciałbym Państwu życzyć, żeby ten dworzec stał się takim centrum tej miejscowości, żeby ten dworzec nie tylko służył transportowi, ale żeby on również żył, żeby w tym miejscu odbywały się również ciekawe wydarzenia społeczne, kulturowe i nie tylko. Wszystkiego dobrego, niech to miejsce służy mieszkańcom Żarowa i wszystkim mieszkańcom Dolnego Śląska, no i żeby jeszcze przy okazji służył również tym wszystkim, którzy to piękne miejsce zechcą zobaczyć w dalszych części naszego kraju. Wszystkiego dobrego, niech służy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stanowi tu nic wypada przede wszystkim podziękować. Podziękować, gdyż kiedy rok temu w siedzibie do KPN z panem dyrektorem, z panem dyrektor, siadaliśmy na wyższych naradach, to tak przyjechałem sobie, a naradzają się, projekt gdzieś tam się robi. Kiedyś może to nastąpi. Minął rok, nastąpiło. Jest dworzec odremontowany i rzeczywiście obiekt będzie służył. Komu będzie służył? Na pewno pasażerom, na pewno izba historyczna, gdzie jesteśmy. Eksponat już mamy przygotowany, więc lata, momenty, ten obiekt zacznie od tej strony żyć. I to, o czym wspomniała Ula, dwa mieszkania. Te dwa mieszkania, które są, panie wojewodo, bardzo ważne, one są z założenia przeznaczone na pobyt dla tych osób, które ucierpią w powodziach, po pożarach, w sytuacjach rodzinnych, gdzie będzie trzeba na chwilę przekwaterować. Nie mieliśmy takiego miejsca. Miejsce bardzo ważne. Oby stały puste, ale życie pokazuje, że niestety nam potrzebnymi są i to bardzo szybko. Chcę bardzo gorąco podziękować władzom PKP za tę decyzję. I tak jak zostało powiedziane, ten program przewiduje kilkanaście dworców, tak jak domowy, ten żarowski otwieramy jako pierwszy, a w tym programie jest też przewidziany do realizacji nasz żarowski dworzec w Bramowicach. Więc zobaczymy, może zawiniemy plan, bo Żarów rozpocznie, Bramowice zakończą, program będzie wykonany. Oby tak było i było szybko. Z ogromną radością uczestniczę w dzisiejszej uroczystości, choćby z tej racji, że przed już ładnych paru laty chyba jedna z pierwszych inicjatyw na terenie Dolnego Śląska przejęcia dworca PKP i wyremontowania w oparciu też o środki zewnętrzne to było Centrum Przyczepkowe w Świdnicy. I robiłem to jako prezydent z ogromnym przekonaniem, że kolej ma przyszłość, a takie obiekty, które są jednocześnie też perłkami architektury, powinny być odnowione, powinny przypominać te czasy. Odnowiony budynek dworca kolejowego w Żarowie mieli okazję także podziwiać mieszkańcy naszej gminy. Na tę okazję przygotowana została prelekcja historyczna, którą poprowadził Zbigniew Malicki. Proszę Państwa, tutaj możemy zobaczyć rycinę litografię z 1861 roku, a więc naszkicowaną, narysowaną mniej więcej 8 lat po tym, jak wybudowano w Żarowie stację. Widzimy pierwszy i jedyny, jak się okazuje, budynek stacji kolejowej. Rozpoznajecie Państwo ten budynek, prawda? Innego nic więcej nie było. Od 1953 roku zaczęły przez Żarów kursować pociągi. Liczba ludności nieco wzrosła, ale przede wszystkim
powstał w Żarowie przemysł. A wszystkim czas umilała Żarowska Orkiestra Dęta. Najmłodsi mieszkańcy zostali nagrodzeni za udział w konkursie plastycznym Koleją przez świat, przystanek dworzec w Żarowie.